Szanowni Państwo, w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie witam wszystkich Państwa na kolejnym wykładzie publicznym z cyklu organizowanych wspólnie właśnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie Polaków, Rosjan, portret wzajemny. A jednym z takich czołowych badaczy problematyki powstańczej w XIX wieku szczególnie jest nasz dzisiejszy prelegent. Witam bardzo serdecznie pana profesora Jerzego Borejszę. I kilka słów należy się zarówno państwu, jak i prelegentowi wyjaśnienia, co spowodowało nasze zaproszenie i właśnie taki tytuł wykładu. Oczywiście 150. rocznica powstania styczniowego, ale także szczególna rola, jaką pan profesor Borejsza odgrywał przez dziesięciolecia, można powiedzieć, w organizowaniu pamięci publicznej o tym wydarzeniu. Otóż w 1963 roku Jerzy Borejsza, doktor wówczas, był sekretarzem komisji, państwowej komisji, która zajmowała się upamiętnianiem, obchodami czy organizacją obchodów setnej rocznicy powstania styczniowego. I jak dzisiaj popatrzymy na Polskę w różnych miejscach, w Warszawie, miastach, miasteczkach, wsiach, wiele pomników, kopców, tablic pamiątkowych powstało właśnie wówczas dzięki pracy i zaangażowaniu między innymi pana profesora Borejszy. A co ważne, to są również prace naukowe. To jest próba nieustannego przypominania o argumentach, które były podnoszone zarówno przez przeciwników, jak i zwolenników powstania. To jest setki artykułów, książek, biografii, artykułów także publicystycznych, przybliżających, czy też można powiedzieć zakotwiczających naszą pamięć na tym, wokół tego wydarzenia. Także ostatnio, w ubiegłym roku, pan profesor stał na czele komisji, która miała się zajmować upamiętnianiem 150. rocznicy. Komisja, jak rozumiem, rozwiązała się w listopadzie. Niemniej jednak różnorodność przedsięwzięć, które myślę spontanicznie w różnych miejscach Polski są organizowane właśnie wokół rocznicy powstania styczniowego, robi wrażenie i mam takie przekonanie, że w pewnym sensie są także zasługą tych działań, które pan profesor w ciągu ostatnich dziesięcioleci na rzecz przywrócenia pamięci powstania styczniowego czynił. Temat wykładu: powstanie styczniowe, Polska, Rosja, Europa. Będziemy mówić zarówno o kontekście europejskim, kontekście rosyjskim, jak i naszym własnym. Jak przygotowując się do wprowadzenia tego wykładu, natknąłem się na, wśród wielu książek poświęconych tej problematyce, na biografię Wróblewskiego, Władysława Wróblewskiego, niezwykłej postaci, człowieka o nieprzejednanych poglądach. I mając w ręku tą książkę, zwróciłem uwagę na kilka cytatów, które myślę dobrze wprowadzają w temat dzisiejszego spotkania. Zacznę od oferty przytaczanej przez pana profesora Borejszę, oferty cara Mikołaja I, którą skierował do warszawiaków w Łazienkach w październiku 1835 roku. Cytuję. Macie do wyboru albo trwać w waszych złudzeniach i marzeniach o Polsce niepodległej, albo żyć spokojnie i jako wierni poddani pod moim rządem. Jeżeli ciągle uporczywie marzyć będziecie o narodowości oddzielnej,
Polsce niepodległej i tym podobnych urojeniach i dziwactwach nie możecie nie ściągnąć na siebie wielkich nieszczęść. Koniec cytatu. Więc czy żyć spokojnie jako wierni poddani cara? Czy uporczywie marzyć o Polsce niepodległej? W imię tych marzeń oddać się szaleństwu i ściągnąć na naród nieszczęścia. To wybór i spór, który towarzyszył Polakom przez cały długi wiek XIX, ale był szczególnie istotny dla tych, którzy w styczniu 1863 roku swoje marzenia zdecydowali uzbroić w szable, kosy, karabiny i wymierzyć przeciwko cesarstwu rosyjskiemu. Spór o powstanie styczniowe trwa już 150 lat. Profesor Jerzy Borejsza badał go wnikliwie i szczegółowo. Poświęcił swoją uwagę między innymi właśnie Waleremu Wróblewskiemu, o którym mówiłem, patriocie i socjaliście, w 1863 powstańcowi, w 1871 komunardowi i generałowi Komuny Paryskiej. Postaci bardzo pryncypialnej w swoich poglądach, przez całe życie nieprzejednanej, bezkompromisowej, przymierającej nieraz głodem, lecz zawsze gotowej do walki szablą, słowem, piórem o niepodległą. W wieku 40 lat, w styczniu 1876 roku, o czym przypomina pan profesor w swojej książce, w londyńskiej tawernie pod Białym Koniem tak odpowiadał krytykom powstania styczniowego, którzy wówczas już w polskim społeczeństwie stanowili większość. Cytuję. I w naszych czasach istnieją godni potomkowie Konfederacji Targowickiej, ukryci pod rozlicznymi maskami historyków, publicystów, patriotów. Panowie ci przeklinają nasze pokolenie za to, że chwyciło za broń przeciw tyranii. Tej samej tyranii, która tych panów karmi i napełnia im kieszenie pieniędzmi. Koniec statu. Kończąc tą dłuższą wypowiedź wprowadzającą, chciałbym panu profesorowi zadać pytanie, które być może w toku wykładu, być może gdzieś na jego końcu chciałbym odpowiedź na to pytanie usłyszeć. Na ile tą niepodległą Polskę zawdzięczamy szaleństwu i zmaganiom z tą ofertą Mikołaja I, wygłoszoną do warszawiaków w 1835 roku? Panie profesorze, bardzo proszę. Proszę państwa, dyrektor Dębski mówił o pogodzie, o tej dzisiejszej pogodzie. Starałem się dokładnie odtworzyć, jaka była pogoda 150 lat temu, 22, 23, 24 stycznia. Dlaczego wymieniam te trzy dni? Dlatego, że wbrew podręcznikom, nawet wbrew temu, co ja sam napisałem, tych prób napadów, tych ataków było nie 17, a 24 i one się rozkładały na trzy dni, 22, 23, 24, dlatego po prostu, że branka nastąpiła nagle, decyzja o powstaniu też i nie wszędzie, gdzie były przygotowane te ataki na garnizony czy na oddziały rosyjskie, nie wszędzie zdążono. Pogoda była nieco łagodniejsza, mogę państwu powiedzieć, nieco cieplejsza niż dzisiaj, wtedy 150 lat temu. Natomiast, żebyśmy widzieli warunki, w jakich ci powstańcy walczyli, to następnej zimy, zima była surowa, ciężka, dużo łatwiejsza dla wojsk rosyjskich niż dla powstańców, którzy improwizowali. I jak pisał jeden z powstańców, Ignacy Aramowicz, mróz oddech wstrzymywał, a myśmy mknęli jak upiorów gromada przez województwo lubelskie. To był styczeń 1864, czyli 149 lat temu. Proszę państwa, ja artykułowi, który ogłosiłem w Gazecie Wyborczej, dałem skromny tytuł Najdłuższe powstanie polskie. Te pytania, po co to i podkreślenie, to już jest dobra praca redaktorska, ale ja po prostu podkreślałem to, że to było najdłuższe
i największe z polskich powstań, bo nie można zapominać, ile było wtedy ludności w Królestwie Polskim. 4 miliony. Ilu powstańców przeszło przez szeregi oddziałów partyzanckich? Nie jednocześnie oczywiście, około 200 tysięcy. Jednocześnie w polu było 20-30 tysięcy. Ile było bitew? Tutaj mimo starań wybitnych historyków, poczynając od Stanisława Zielińskiego 90 lat temu, odtworzenie tych bitew jeszcze nie jest zakończone. Było ich około 1200 bitew potyczek. Bitew to duże słowo, ale sytuacja była taka, że ani wojska carskie nie mogły powstańców pokonać, ani powstańcy nie mogli zwyciężyć. I tutaj chciałbym Państwu uświadomić, że będę mówić potem o szansach powstania dokładniej, ale właśnie o liczebności wojsk, że na te 4 miliony mieszkańców pod koniec powstania w Królestwie stało 400 tysięcy, w Królestwie i graniczących guberniach, czyli na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej, ujmując to ogólnie, oczywiście bez zaborów pruskiego i austriackiego, stało 400 tysięcy żołnierzy. Przypadał na mniej więcej, możemy sobie liczyć, jeden na, jeśli 4 miliony było w Królestwie, a 10 milionów na wszystkich ziemiach Rzeczypospolitych pod władzą rosyjską, no to te 400 tysięcy, które pod koniec powstania stało, daje obraz. I od razu inne wyliczenie. W 1860 roku było tylko 45 tysięcy. I to daje pojęcie o sytuacji, ale jeśli bawimy się dalej w liczby, to po reformie, którą przeprowadzał minister wojny Dmitrij Milutin, armia miała liczyć stanu pokojowego, armia carska, 619 tysięcy. W stanie, na stopie wojennej 1 200 000. Co to znaczy? Że w związku z powstaniem styczniowym powołano do podbroń część armii rezerwowej, bo z armią rezerwową wojska carskie miały liczyć ponad 1 000 000. Tak to wyglądało i ta wymowa liczb pokazuje, czym było powstanie dla Imperium Rosyjskiego. Dla Imperium Rosyjskiego była to, dla Imperium Rosyjskiego, nie dla Europy. Była to sprawa pierwszorzędna, sprawa tego, czy imperium będzie istniało w Europie, czy się cofnie z powrotem w stronę wschodniej Europy, w stronę Uralu. Jak ważna to była sprawa, o tym świadczą różne jeszcze nieogłoszone wypowiedzi Aleksandra II, który w pewnym momencie powiedział do ministra wojny, że nie wiadomo, czy nie będziemy się musieli uciec do tych samych środków, do których uciekli się Austriacy w 1846 roku, przypominając rzeź galicyjską, chłopi przeciwko panom, przeciwko ziemianom galicyjskim. Tak to wyglądało, jeśli zestawimy wagę powstania dla Imperium Rosyjskiego. 20 z 98 guberni imperium, ja tu podliczam to pod koniec XIX wieku, ale to się nie bardzo zmieniało. 20 spośród 98 guberni to były byłe gubernie Rzeczypospolitej, a liczymy do Władywostoku, liczymy, prawda, całą Rosję. To był ogromny problem, czy te 20 guberni się utrzyma przy Petersburgu, czy się ich nie utrzyma. Tyle tych pierwszych słów. Proszę Państwa, rocznica powstania jest rocznicą najdłuższego powstania, najdłużej trwającego powstania, które zmobilizowało największą ilość mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej. Mówię świadomie mieszkańców, nie Polaków,
dlatego że byli to jednak ludzie różnych narodowości, różnych wyznań. Jeśli mówimy różnych wyznań, to od razu powiem, że pierwsza manifestacja religijna w Warszawie, która rozpoczęła manifestacje religijne i patriotyczne, była na cześć, jak wiadomo, zmarłej uczci, zmarłej generałowej Sowińskiej w zborze kalwińskim. I o tym trzeba pamiętać. Tych obywateli Rzeczypospolitej dawnej, którzy wzięli udział w powstaniu, były setki tysięcy. Dlatego, że trzeba doliczyć rodziny, trzeba doliczyć tych, którzy ucierpieli, trzeba doliczyć konfiskaty majątków, rozwiązanie klasztorów, emigrację i tak dalej, i tak dalej. Powstanie liczymy od pierwszych demonstracji, manifestacji patriotycznych tutaj w Warszawie i na terenie Królestwa Polskiego i kraju zabranego. I jeśli na to tak patrzymy, bo tak to widziała Europa, jeśli patrzymy na prasę, na noty dyplomatyczne, jeśli patrzymy na pamiętniki carskich ministrów, to się dla nich ta rewolucja, bo tego słowa używano w odniesieniu do powstania. I niektórzy powstańcy, nawet wielu, i przeciwnicy oczywiście. Otóż ona się zaczęła już na dobre w 1861 roku i trwała do 65 roku, jeśli myślimy, włączamy okres w miarę pokojowy do stycznia 63 i okres walki. Walki trwały do 65 roku. Myślę tutaj nie tylko o partyzance księdza Stanisława Brzuski, ale i o innych niedobitkach, oddziałach błąkających się, próbujących jeszcze potyczek, czyli 1861-65. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, honorem, no i powiedziałbym swoistą przyjemnością jednak historyka badacza, że w 150. rocznicę powstania mam zaszczyt właśnie w zamku mówić o powstaniu. Bo dla mnie zamek jest pełen skojarzeń związanych z powstaniem oczywiście. Stąd tu pod zamkiem odbywały się pierwsze i największe demonstracje, najgłośniejsze. W zamku była stale sotnia kozaków kubańskich wzdłuż wejścia, w którym państwo wchodzą. To była stała warta, ale krakowskie przedmieście korkowała z kolei piechota. To było stałe czuwanie, żeby tutaj nie zdobyto zamku namiestnika, bo w pałacu namiestnikowskim był Aleksander Wielopolski, a tu byli po kolei, prawda, rządzący, poczynając od Michała Gorczakowa, który naprawdę widział tylko kłopoty z tym powstaniem i to go doprowadziło, te demonstracje, do śmierci. Michał Gorczakow, stary namiestnik, po pierwszej słynnej demonstracji 27 lutego 1861 roku tłumaczył się przed carem z tego, że zabito 5 demonstrujących. To jest tych 5 poległych pochowanych za kościołem Karola Boromeusza. Otóż pisał do cara: duch przewrotu rozwijający się w Europie, gdy każdy ma przed oczyma wypadki w Italii, nie pozwala umiarkowanym Polakom sprzeciwić się tym, którzy za wszelką cenę przygotowują rewolucję. Najsurowiej zakazałem wojsku strzelać, ale ich karabiny na mój rozkaz nie były nabite przy demonstracji. Zabołocki, generał, kazał nabić i dać ognia, jak sądzę, niepotrzebnie. W naszym stuleciu, to pisze stale Gorczakow do cara, dwukrotnie wojska francuskie nie mogły opanować powstania ludowego. To widmo zrewoltowanej Italii, to widmo rewolucji francuskich, to jest coś, co mobilizuje spiskowców i coś, co straszy rządzących.
kiedy chowano tych poległych z demonstracji, tu na zamek zgłosiła się grupa oficerów rosyjskich, chcieli wziąć udział w pogrzebie, nieść jedną z pięciu trumien. Ale żeby nie wzburzać tłumu, odmówiono im. Ale była taka grupa, to świadczyło o tym jednak, jakie były nastroje w armii rosyjskiej. A jeśli namiestnik Gorczakow tak bardzo pilnował zamku, to wiedział, co robi, bo szalone plany Mirosławskiego, no i trochę Jarosława Dąbrowskiego, polegały na tym, żeby szturmem nagle zająć zamek. I prawdopodobnie Gorczakow o tych planach wiedział, był poinformowany. Także to wygląda oczywiście inaczej, kiedy rozważamy te wszystkie dane, niż tylko zwykły akt szaleństwa. Niemniej konsul brytyjski Stanton, bo w Warszawie prawda były konsulaty, to jednak była ta trzecia stolica, pisał konsul brytyjski z Warszawy: Polacy zapominają, że są bezsilni wobec przemocy, która może być użyta przeciw nim. Sympatyzując z Polakami, jednocześnie taką opinię przesyłał do Londynu. Manifestacje przygotowujące powstanie miały bardzo szeroki zasięg. O jeszcze jednej manifestacji muszę powiedzieć. I na przykład po jakichś, prawda, demonstracjach na Powązkach, przy kolejnych rocznicach, pogrzebach, a korzystano z wszystkiego. Demonstracja 8 kwietnia była związana po prostu z pogrzebem Sybiraka Ksawerego Stopnickiego. To był pretekst, szukano tylko pretekstów. Ulica Warszawska wrzała. Po tej manifestacji prosto z cmentarza Powązkowskiego, który znamy przecież, przemieścili się uczestnicy na pobliski cmentarz na Okopowej Żydowski, i żeby podkreślić zbratnienie wszystkich wyznań. Uwaga, tak się nazywało zbratnienie wszystkich wyznań. Nazywała się organizacja, powstała na fali tych manifestacji przed powstaniem. To oddawało temperaturę mobilizacji obywateli już nie polskich, a warszawskich. Proszę Państwa, w tym zamku 7 kwietnia zastrzelił się podpułkownik Jan Peichert. Rosyjski podpułkownik. Różne są tutaj komentarze do tego, ale prawdopodobnie jedno z wytłumaczeń jest, że podpułkownik Peichert po prostu nie chciał strzelać, a wiedział, że do tego znowu dojdzie, bo po tych to już było po 5 poległych. I rzeczywiście doszło do tego 8 kwietnia. To była ta słynna masakra tutaj, związana z pochodem, z demonstracjami po pogrzebie właśnie Ksawerego Stopnickiego. I teraz zobaczcie Państwo, ile trudów musi sobie zadać historyk, jak daleki bywa od prawdy, jakby się nie starał. Pierwszy raport namiestnika Gorczakowa był, że 10 poległo. Profesor Stefan Kiniewicz w swoim klasycznym, największym i jedynym w swoim rodzaju dziele o powstaniu styczniowym pisze o 100. A rosyjski rządowy, można powiedzieć, historyk Mikołaj Berg, nie mylić z namiestnikiem, pisze po prostu o 200. I przypuszczam, że Mikołaj Berg, który miał w ręku papiery słabo dostępne wtedy, a kto wie, czy po prostu one przetrwały, napisał, że padło 200 osób. To był punkt zwrotny. Ale kto strzelał do tych ludzi? Do tych ludzi strzelali, koledzy Romualda Trauguta. Bo kiedy tutaj sytuacja stała się, przepraszam, że ja mówię nieschematycznie, ale zakładam, że podstawową wiedzę Państwo mają o powstaniu,
a ja chcę spojrzeć na to trochę inaczej, tak jak ja to widzę z dokumentów. Wielopolski pisze, że dowodzący strzelaniem do demonstrantów 8 kwietnia cedził, używa tego słowa, cedził swoje rozkazy. Nie miał najmniejszej ochoty strzelać do nich, nie miał najmniejszej ochoty być w Polsce. Car po prostu widząc, co się dzieje, przerażony tym, Aleksander I ściągnął swoich najlepszych generałów z wojny krymskiej, spod Sewastopola. I generał Chrulow, który dowodził 8 kwietnia, nie wiem, czy ma do dzisiaj, ale ma, zdaje się, ma chyba, tak, bo widziałem reprodukcję, pomnik w Sewastopolu jako bohater obrony Sewastopola. Zostali ściągnięci generałowie Chrulow, generał Chruszczow, też bohater obrony, prawda, ludzie wsławieni na polach bitwy pod Kurhanem Małachowa, pod Inkermanem, największe bitwy wojny krymskiej. Tutaj tak poważnie Aleksander I widział to powstanie styczniowe i proszę. Aleksander II oczywiście, tak. Tak, ja myślę o przyjacielu Polaków, Aleksandrze I. Więc, dobrze. Więc, a tak widział to oczywiście Aleksander II i rzeczywiście sytuacja była taka, że można ustalić, że tych musiał znać Romuald Traugut tych generałów, bo po prostu z jednym z nich, jak ustaliłem, brał udział razem w kampanii węgierskiej, czyli niestety w dławieniu powstania na Węgrzech w 1849 roku. To byli towarzysze broni, którzy się rozeszli, ale ten Chrulow, który wydawał różne rozkazy, okrzyki, bicie kolbami, nie chciał użyć broni, w końcu się na to zdecydował. Co jest charakterystyczne? W swoich oficjalnych życiorysach wszystkich, on wszystko podał, kampanię węgierską, wojnę krymską, wyciął wszystko, co do... Powstanie listopadowe, bo jako podporucznik był tutaj, ale to, że brał udział w dławieniu powstania styczniowego, wyciął w XIX wieku ze wszystkich życiorysów. Po prostu z ciekawości sprawdziłem to. Uważał to za hańbiące dla oficera i to widać zresztą oficera frontowego. Drugim takim generałem, już króciutko, był generał Aleksandr Pietrowicz Chruszczow, nomen omen. Otóż odznaczony orderem Orła Białego za zdławienie polskiego powstania, bo order Orła Białego był przejęty przecież przez carat. Ale generał Chruszczow też nie był dumny ze swojej roli, mimo że dostał po powstaniu majątek. Państwo mijają, jadąc na wschód, takie wsie, Chruszczowka Włościańska i Chruszczowka Szlachecka. To są dla niego dane mu zadławienie powstania. Niemniej ten sam generał Chruszczow, żeby było, nie było to nieskomplikowane, ten sam generał Chruszczow zrobił wszystko, żeby się udała patriotyczna demonstracja 12 sierpnia 1961 roku pod Horodłem, przypominająca więź Polski i Litwy. Dlatego on kazał wyprowadzić ją na otwarte pola, odciągnął wojsko i tak dalej. To są fakty historyczne, żeby sobie mogli demonstrować. Także te rachuby na to, że armia carska nie jest monolitem, nie brały się z powietrza. I kiedy wreszcie car kazał wprowadzić stan wojenny, to w tym zamku tutaj generał Lambert, przepraszam, ale to mu pochodzenia francuskiego, który był namiestnikiem wtedy jeszcze, zrezygnował z funkcji, wycofał się 4 lata później, umarł zresztą, był zmęczony. Generał Gerstenzweig, generał gubernator warszawski, który był zwolennikiem twardego wzięcia Polaków w ręce i strzelania, popełnił samobójstwo tu od razu. To wszystko się działo 15-17 października 1961 roku, a generał Lewszyn, zastępca jego,
dostał apopleksji. To się wszystko odbyło tutaj. Trzech rządzących wyszło z obiegu, bo taka była straszna, prawda, ta perspektywa zaprowadzenia stanu wojennego. Zaprowadzono ten stan wojenny, który właściwie trwał, formalnie trwał do I wojny światowej. Zaprowadzony przed powstaniem styczniowym. Proszę Państwa, muszę tutaj na marginesie jako historyk powiedzieć, że głoszę wielką pochwałę internetu. Profesor Stefan Kieniewicz nie miał jeszcze dostępu do internetu i muszę powiedzieć, że to po prostu bibliograficznie utrudnia. A ja spokojnie z internetu wyciągnąłem 10 stron wspomnień generałów dowodzących tutaj w Królestwie Polskim przeciwko Powstaniu Styczniowemu. Bo oni pisali różne wspomnienia, tylko gdzieś utykali je w pomniejszych czasopismach, które teraz Rosjanie wprowadzili do internetu, po prostu. To na marginesie, tu jest ten spis.